Czy kojarzycie tego klauna? A czy kojarzycie może tego pana? Ja jeszcze nie miałem spotkania z Emily, ale muszę wam powiedzieć, że będzie mega super hiper turbo trudno. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Jan Kidon, jak i Joanna Official, czy też Joanna Oficjal, za te dwa fajne fanarty jesteś po prostu mega pozdrawiam. No siemanko uszanowanko, z tej strony Tommy Juniorski and welcome to Emily Wants to Play 2. Dokładnie, pogramy sobie dzisiaj w Emily Wants to Play 2. Nie grałem w jedynkę, ale obejrzałem ją całą na YouTubie i muszę wam powiedzieć, że gra jest dosyć straszna. I jak się dowiedziałem, że wyszła dwójka, to stwierdziłem, że od razu muszę w to zagrać, bo ta gra może być po prostu mega super hiper turbo, nie? Dobra, WSAD or Control States Interact i tak dalej. Mamy wszystkie kontrolsy od razu tutaj w lewym dolnym rogu. Dobra, gra jest w wersji demo, więc są troszeczkę ściny, że tak powiem. Mimo, że ja mam tą grę cały czas 150-200 FPS-ów, to niestety, ale OBS mi nagrywa tylko 53-60, coś takiego, także możecie mieć lekkie ściny. Ale mam nadzieję, że tak będzie w porządku, bo karta jeszcze mi nie dojechała, także musicie mi to troszeczkę wybaczyć, ale ja po prostu chcę wam tą grę pokazać, bo ta gra jest po prostu mega. I'm so sleepy, on teraz powiedział, że teraz tutaj była mega super hiper turbo impreza i on się dopiero co obudził. Zobaczcie, tutaj wszędzie leżą jakieś pizze i tak dalej, jakieś straty pierdaty. I to musiała być po prostu naprawdę mega super hiper turbo ta imprezka. Co my tutaj mamy? Jakiś obraz śmieszny, którego się już tutaj boję strasznie. Zobaczcie, co tutaj się w ogóle działo. Tutaj naprawdę ich było, tych ludzi tutaj było po prostu naprawdę 1 500 100 900. Także jest po prostu masakra. Co my teraz tutaj mamy? Tu jakieś lodówka. No, tu jakieś laundry. A tutaj coś jest, tutaj. Jezus! Okej? Okej, dobra, nie wiedziałem, że możemy to włączyć, wyłączyć. I się strasznie przestraszyłem, so scary, I can't say anything with a... Jak ja się teraz tego przestraszyłem, ale dobra, nie robimy to teraz tego, bo się boję, że tutaj za chwileczkę coś tam wyskoczy, albo coś takiego. I need to upstairs to my bed, okej, dobra, no ale... Aha, dobra, idzie... Aha, dobra, okej, idziemy do góry teraz sobie tutaj ładnie, pięknie. Tutaj oczywiście wszędzie światełka są. A tak jakby tutaj... No dobra, no powiedzmy, że to tutaj nie działa, nie wiem dlaczego, ale to tutaj po prostu nie działa. Dobra, tutaj jakieś dziecko, coś tam ładnie, pięknie, co to było? O Boże, jaka tutaj naprawdę impreza była, zobaczcie, tu jakieś spodnie w ogóle leżą. Ktoś się tutaj pewnie ruchał. Masakra, muszę wam powiedzieć, dobra. Idziemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie. Może tutaj. Dobra, tu jest chyba mój bed... Nie, to nie jest mój bedroom, ale tu widzę, że tutaj też była niezła impreza, nie? Nie za imprezka, oczywiście laptop tutaj chyba nie działa, nie wiem dlaczego tutaj laptop nie działa, ale po prostu nie działa. I co my tu jeszcze mamy? Jakieś piękne obrazy, a nie tego to bed, okej, no dobra, spoko. Tutaj jakieś fajne obrazy, tutaj jakaś... Wow, katana. Tutaj pisze w ogóle? Na boku? AMB, coś tam, coś tam. Śmiesznego. Albo gościu jest fest bogaty, ale jest nieogarnięty, albo gościu jest nieogarnięty i nie jest bogaty. Albo raczej jest ogarnięty i nie bogaty. Zobaczcie, jaki tutaj w ogóle... Piękny, wielki dom to jest, tylko jaki tu jest kuźwa rozpierdziel, ty. To jest moje łóżko, w którym będę spał? Czy nie? Bo ja nie chcę tutaj spać w tym łóżku tutaj, bo one, te łóżko jest bardzo dziwne. O, tam na pewno nie będę... O. I really need to go to bed. No dobra, no to idziemy sobie tutaj spać teraz. Ja sobie tutaj zamknę po prostu te drzwi. Ah, my bed. Okej, dobra, teraz żeśmy się położyli w tych wszystkich śmieciach i tak dalej. Ja jestem ciekawy, kto to w ogóle wszystko ogarnie. Czy on ma tutaj swoją jakąś pokojówkę, albo raczej domówkę? Bo domówka tutaj była niezła. Że tutaj... Trzecia w nocy? Ale dlaczego jest trzecia w nocy? Ja już się tego boję, jak jest trzecia w nocy. W ogóle tutaj zamykałem drzwi, a one się otwarły. That alarm clock is so annoying. Dobra. Damn alarm. No to co, mogę iść dalej spać, czy jak? Tu są jakieś klucze. There's my car keys, okej? Trochę się boję. Trochę się cykam. Myślałem, że to się tak jakby wszystko pozmieniało. Jezus Maria! Kto tak drzwi za mną zamknął? Ja już się tego boję, ja już się tego mega super hiper turbo boję. Co to jest? Wyłącz to. To jakieś joypady w ogóle leżą, co? I co się teraz stało? Dlaczego jestem taki inny teraz troszeczkę? Myjemy ręce czy my się myjemy? Okej, dobra. My się teraz myjemy. The water is kinda gross, but I'm using a lot of soap. Używamy dużo mydła. Ta woda jest dosyć dziwna. Ja jestem ciekawy, dlaczego kurde mam takie niskie FPS-y.
Mimo, że ta gra nie jest aż taka super hiper turbo wymagająca i naprawdę mam 200 FPS-ów na grze, a OBS nagrywa 60, takie troszeczkę głupie. Dobra, tu, to już tutaj zniknęło, ja nie wiem dlaczego w ogóle tutaj zniknęło. I should wash the dishes before I go. Okej, okay, ale... Co to jest? The Secret on Books. Jakaś śmieszna książeczka, 1976. No dobra, idziemy sobie tutaj, teraz wychodzimy ładnie, pięknie. Co to są za głupie odgłosy? O-o! 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 Kto to jest? Zniknął! Jakim cudem on teraz tutaj zniknął? To jaki bezsens! On ma jakieś zwidy, nie? On bez kitu za dużo wypił! I ma teraz takie zwidy, bo tak jest, jak się wypije, to się cały... O, tu się prawie zbugowałem. Jak się wypije za dużo, to później się odwracasz cały czas za siebie, czy za tobą kostupno nie stoi. Bo masz lęki po alkoholowi. Hello! No dobra, nie zamykaj tych drzwi. Hello, my boy. Czy ja się mogę ciebie bać, czy mam się ciebie bać, czy jak? Bo nie rozumiem. No dobra, idziemy sobie teraz. On zniknął, dobra, ja już teraz kojarzę, że ten clown też był w pierwszej części, ale teraz nie pamiętam, czy mieliśmy się na niego patrzeć, czy też nie, wydaje mi się, że tak. O Boże, jakie to jest tutaj troszeczkę głupie, nie? To jest po prostu inny dom. I should wash the dishes before I go. W ogóle on się teraz tym interesuje, że musi teraz tutaj... pozmywać. Let her in. Nieważne! Jest po prostu jakiś clown, są jakieś po prostu dziwne zjawy, jakieś dziwne odgłosy, ale on musi pozmywać. I to jest dla niego najważniejsze. Takie troszeczkę głupio się zaczyna moim zdaniem. These dishes are a nightmare. No i teraz tak, był jakiś clown, zniknął, tu jakiś dziadek, tutaj w ogóle coś tam, ale dla niego jest najważniejsze to, żeby pozmywać się teraz po tej imprezie. Zanim wyjdzie, bo to jest po prostu najważniejsze, zamiast po prostu uciekać, spierdzielać, to on musi po prostu pozmywać, no. Let her in. Wpuść ją. Okej, okay, I can leave for work now. No dobra, nie wiecie, że on tylko musiał pozmywać. Tylko musiał pozmywać. Dla niego to jest teraz po prostu... I'm so fucking scared right now. I'm... Must be the damn fusebox again. Better fix it before I leave. Jezus Maria! Jezus Maria! To teraz było normalne, czy co? Bo nie rozumiem. Znowu się budzimy, ale to przecież... Jaki bezsens ty. No dobra, idziemy jeszcze raz zmywać naczynia. A, okej, dobra, ja teraz tutaj latarkę znalazłem. Na początku tej latarki nie znaleźliśmy, ale teraz już nie znajdę tych kluczyków, bo ja muszę znaleźć te kluczyki samochodowe, ale ich po prostu tutaj nigdzie nie ma, może one po prostu będą w jakimś innym miejscu. No ale to by przynajmniej powiedzieli, że tu jest jakaś latarka. Wow! Nawet możemy tutaj wszędzie otwierać, tylko przydałby się jeszcze taki punkcik, gdzie bym wiedział, gdzie jest ten środek albo coś takiego. Dobra, tutaj tych kluczyków nie ma. Tutaj mam oczywiście tą książeczkę śmieszną, która jest jakimś achievementem albo cholera wie, o co tutaj chodzi. Póki co nie zdobyłam żadnych achievementów. I think I'm clean enough, okay? Now where did I put my car keys? Poszukajmy sobie teraz tych car keys. O, tu są, dobra. There's my car key. O, i on po prostu znika, jaki bezsens, nie? Dlatego jak my się odwracamy, to on po prostu znika. No i dobra, niech będzie, że mamy już teraz tą latarkę. Mógłby w sumie powiedzieć, że potrzebujemy tej latarki. Żebyśmy później to po prostu przeszli. Dobra, tu jest kolejny. Dobra, teraz sobie tutaj pozmywamy oczywiście, żeby tutaj było ładnie, pięknie. Bo to jest najważniejsze, pamiętajcie. Po imprezie nie musicie odespać, jest trzecia w nocy, a żeśmy się kładli o pierwszej. Po super imprezie. Musimy się umyć, musimy, wiecie jak, pozmywać troszeczkę, no i idziemy do pracy. Coś tam nas straszy, ale nieważne. Zawsze umyjcie talerze, to wtedy będzie wszystko w porządku, nie? Aha, i nie zapomnijcie znaleźć sobie...
latarki, ponieważ latarka jest najważniejsza, bo za chwileczkę wam prąd wybije i tyle, no i dobra, idziemy sobie teraz tutaj ładnie, pięknie. No i gdzie ona jest? Okej, okay, I can leave now for work. Nie ma jej nigdzie. Nie ma jej nigdzie. O. Ale nie ma jej teraz tutaj. Wo fuck! Wo, wo, wo! Kto to był? Kto to teraz był? I no nie mówisz, że ja muszę od nowa zaczynać. Nie. Jezus Maria, co to teraz było? Ja ledwo odciąłem naczynia i jakiś gościu mi wyskoczył. Co to w ogóle są za potworeksy tutaj? Jakieś od... Ja znam po prostu no tą dziewczynkę, na którą nie musisz się patrzeć. Ja znam później tego klauna, na którego nie możesz się patrzeć i na tego, co tak zapierdziela. Gdzie musisz przed nim uciec do innego pokoju. A teraz jakieś tutaj się dwie nowe postacie pojawiły. Ja nie wiem dlaczego... Co tutaj w ogóle pisze? Nie wiem. Ale ja się teraz mega przestraszyłem tego gościa, bo to jest po prostu... Tak jakby teraz więcej tych lalek. W ogóle też widzę, że tutaj też jest jakaś śmieszna lalka, która jest naprawdę... Ona jest po prostu masakra. Zobaczcie, ona jest jakaś w ogóle spalona, nie wiadomo w ogóle o co tutaj chodzi. Ja mam nadzieję, że ona się za chwileczkę nie podniesie i mnie nie przestraszy, bo to jest po prostu maraz, co się tutaj w ogóle dzieje. Ja nie wiem, po prostu... No i dup, i znowu się tutaj zamknęło. Nic się tutaj chyba w sumie nie... Telewizor się załączył. Ona też tutaj zniknęła, widzicie? Ona teraz też tutaj zniknęła, ja w ogóle nie wiem o co tutaj chodzi. No, to jest... This week's work schedule... Oh, fuck, nie. 3:05. Może tutaj trzeba przeczekać do 6, albo ja nie wiem. Śmieszny odgłos jest, jak się załącza ten telewizor. I need a shower before I leave. Znowu po raz kolejny się tutaj umyjemy, tylko muszę wam powiedzieć, że tutaj były jakieś śmieszne odgłosy. Ja nie wiem, czy to jest po prostu demo, żeby po prostu przestraszyć, ale to demo jest jeszcze tak jakby niedokończone, ponieważ... no wiecie, no ja tutaj na przykład zmywam te naczynia i po prostu za mną już stał jakiś gościu. Także no już 3 razy zostałem przestraszony i dalej nie potrafię wyjść z tego domku. Mam nadzieję, że w normalnej wersji to poprawią, bo gra się zapowiada dosyć ciekawie. Ale tak jak powiedziałem, no... Nie umiem tego przejść, bo jest dosyć bardzo super hiper turbo dziwne. Nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Dobra, no to idziemy sobie teraz tutaj. Tutaj mam kluczyki, okej, dobra, ładnie, pięknie. Tutaj się oczywiście otwierają nasze drzwi. Ten tutaj zniknie, dobra, idziemy sobie tutaj dalej. No i idziemy. No dobra, ten sobie tutaj teraz zniknął ładnie, pięknie. Idziemy sobie pozmywać. Okej. Zmywamy sobie normalnie i w tym momencie, gdy ja zmywałem, zaczęły się jakieś dziwne odgłosy. Tak jakby ktoś płakał. No ja się odwróciłem i stał ten gościu w ogóle, nie? Który był przebrany za więźnia. Ja nie wiem dlaczego on w ogóle był przebrany za więźnia, ale coś mi tutaj po prostu nie pasuje, bo jest ta nowa lalka spalona, jest... no ten klaun, który już był. Jest jeszcze jakiś dziadek, którego w ogóle nie mam pojęcia o co w tym dziadku chodzi. Tutaj pisze let her in. No i tego... Jezus, ile tu jest puszek, nie? I znowu się te odgłosy zaczynają, nie? Bez kitu. No i dobra, niech będzie, że my sobie po prostu tutaj pobiegniemy. I czy ona tutaj stoi? No nie, nie ma jej tutaj. I teraz zniknie prąd. Dokładnie. Idę szybko załączyć. Okej. O-o. W ogóle dlaczego tutaj jest tyle tych zegarów? Ja się teraz tego boję, nie? Bez kitu. Ja się teraz tego boję, bo tutaj znowu ten gościu wyskoczy, no! O co chodzi z tym zegarkiem? Fuck. Ale się boję, ale się cyka mnie. A
ale się cykam. Boję tych wszystkich tutaj lalek i tak dalej. Dobra, próbujemy jeszcze raz, bo ta gra jest po prostu niemożliwa do przejścia, no. Ja już wiem, że potrzebujemy też jakiś keycard, którego nie potrafię znaleźć. Czyli jesteśmy naprawdę jakimś bogaczem z jakąś chorą psychiką, nie? Bez kitu. Dobra, no to wydaje mi się, że to jest po prostu demo, żeby pokazać, jaka ta gra będzie, jaka ta gra będzie ciężka, albo coś takiego. Dobra, nie mam już latarki, to już mnie po prostu denerwuje, bo nie mam już tej latarki, musimy tą latarkę poszukać. No tu jest ta lalka, mama. Ludziska, najgorsze jest teraz to, że ja po prostu nie umiem znaleźć tej latarki. A ja nie chcę po prostu chodzić bez tej latarki. Bo to może być scena. Halo, latarka, gdzie jest latarka? Ja nie potrafię znaleźć. Latarka, latarko. Nie ma jej nigdzie, no jak... Jest! Dobra, już żeśmy znaleźli. Okej, dobra, jest fajnie, jest pięknie. Ktoś mi tutaj zgasił światło, jakiś down. Dobra, bo teraz tutaj... Troszeczkę żeśmy pozwolili tej grze się rozwinąć, że tak powiem. O, już, ho. No... Nie, ja... Ja tutaj po prostu będę zmywał. Co się stanie, to się po prostu się stanie. Co się stanęło tak w ogóle, nie? W ogóle zmywamy teraz naczynia z latarką w ręce, nie? To jest masakra. I z jakimś po prostu, jakimś odgłosem, który jest obok mnie. Ja wiem, że jak ja się odwrócę, to teraz będzie jakiś downstall obok mnie. Patrzcie teraz to, nie? Dobra, na razie nikogo nie ma. Dobra, na razie jest okej. Podążajmy teraz tutaj szybko. Teraz się zgaśnie. O Boże, fakty, jaki gościu, ty masakra, muszę powiedzieć. Nie, ta gra się zapowiada dosyć ciekawie, ale ta gra jest na razie nie do przejścia. Ona jest po prostu mega, super, hiper, turbo, trudna. Fuck, nie, ja jeszcze będę w tą grę grał. Ale dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, abym zagrał w Emily Wants to Play pierwsza część. Napiszcie w komentarzu hashtag Emily, żebym wiedział, że chcecie mieć na kanale Emily Wants to Play 1. Mam nadzieję, że wam się ta gierka podobała, jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. No i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz, no i widzę cię w następnym video! Na razie, dzięki, cześć!